Wykorzystam to. Jeszcze czekaj. Nie mam dość tajemnej mocy. Mocarny przeciwnik. Jestem jeszcze gotowa. Dopiero się rozgrzewam. Mocni berserkerzy są uznawani za jedne ze słabszych demonów. Ale i tak ludzie nie mogą się z nimi uczyć. W katedrze znalazłem zaklęcia spisane własnoręcznie przez arcybiskupa Lazarusa z dokładnym wyjaśnieniem rytuału przywołania. Mam nadzieję, że nie istnieje więcej kopii tych zapisków i że zawarta w nich wiedza przepadnie na zawsze. Ona tu jest! Czas zabić się paru kultystów. Dobry wybór. Zrobili nam straszne rzeczy. Zapłacili za to, co ci zrobili. Ale był jeszcze jeden więzień. Człowiek w łachmanach. Tak, człowiek o złotych oczach. Widziałem, jak Mahda zabiera go do starej komnaty tortur Leoryka. Jest pod nami. Zabiję Mahdę za to, co zrobiła. Zło ukazuje tutaj swą prawdziwą postać. Wspaniale się rozwija!
Właśnie przybyliśmy do Tristram i muszę rzec, że miejsce trochę mnie frasuje. To zaścianek, ale ze starożytną katedrą, która popada w ruinę. To nie jest miejsce godne króla. Nie pojmuję, dlaczego Lazarus tak nalegał, aby tutaj właśnie znajdowała się nowa siedziba władzy. Słyszałem opowieści o upadku króla Leoryka, ale opowieści i rzeczywistość to jednak nie to samo. Przyprowadźcie ją do mnie! Potrzebuję więcej tajemnej mocy. To mi pomoże. Dopiero się rozgrzewam! Świetny wybór. Dziewicy!
12 dzień Lunasaat 1263 roku Kerzystańskiego. Oprawcy wypalili na moim ciele runy. Powiedzieli, że tortury i czarna magia zamieni nas w demony służące królowi Leorykowi. Co za brednie. 17 dzień Lunasaat. Boli straszliwie. Nie mogę jasno myśleć, jestem głodny. 20 dzień Lunasaat. Panie, jestem głodny. Nakarm mnie. Bogowie błogosławią. Byłem pewien, że tam zginę. Słyszałem pogłoski, że są tu wielkie skarby. I jak ostatni dureń w nie uwierzyłem. Nie wiem, czemu uznałem, że mogą być w Żelaznej Dziewicy. Kiedy byłem uwięziony w tej strasznej ciemności, mogłem myśleć tylko o tym, że nikt się nie dowie, co się ze mną stało. Jestem, że los skrzyżował nasze drogi. Dlaczego? Walczysz honorowo i zaciekle. Wiem, że masz czystą duszę. Jestem Asyla. Niegdyś królował u boku naszego ukochanego Leoryka. Jego szaleństwo pochłonęło mnie i wszystkie sługi. Masz moje błogosławieństwo. Uwolnij mój lud od wiecznego cierpienia.
tajemnej mocy. Wolność. Nareszcie jestem wolny. Wolność. Upragniona wolność. Nie mogę podnieść już nic więcej. Dobrze. Przyda się. Wracam do miasta. Chwała Akaratowi. Straże! Ktoś tu jest! Rozprawcie się z nią bez litości! Studia wykazały, że wysoki rangą kapłan Zakaru z imieniem Akhan wyczuł zepsucie toczące serce jego religii. Wiedział, że zepsucie to w końcu zniszczy jego ukochany kościół i że musi działać. Po wielu dniach spędzonych na modlitwie w głowie Akhana zaświtała idea zakonu krzyżowców. Bogowie byli łaskawi i uwolnili. Dziękuję ci. Moi służący są już wolni, ale na tym miejscu nadal ciąży klątwa. Poszukaj nadzorcy w sercu lochów i na zawsze połóż kres jego złu. Dobry pomysł. Tego potrzebowałem.
drogowskazem. Dziękuję, Lazarusie. Tylko ty pozostałeś lojalny, reszta to zdrajcy. A ty, ukochana żono i królowo, spiskowałaś przeciw własnemu królestwu! Ukochany, przysięgam, nigdy cię nie zdradziłam. Kłamstwa, aż do końca. Ponury koniec szlachetnej pani. Dumny jestem, że odegrałem rolę w upadku Leoryka. Zapanowała chorobliwa apatia. Młodemu Albrechtowi nowe miejsce przypadło chyba do gustu, choć jego brat Aidan wyruszył, aby zostać wojownikiem. Być może po prostu cierpie na wahania nastrojów spowodowane niedawną zmianą klimatu. Szkoda, że to ponure miejsce nie zostało zniszczone wraz z jego władcą. Nie mam dość tajemnej mocy. Mogli mnie teraz zobaczyć. Jestem przekonany, że jakaś złowroga istota próbuje przejąć kontrolę nad moimi myślami. Głosy każą mi robić straszne rzeczy. Czasem nie panuję nad własnym ciałem. Jestem pewien, że Lazarus o tym wie. Dziwnie na mnie patrzy. I do piasku. Sama się zaskakuje. Nie
pewnie lamentuje w Tristram nad zwłokami starca. Wkrótce będzie miała kolejnego trupa do opłakiwania. Ciebie! Poznaj rzeźnika! Świeże mięso. Rzeźniczym demonie okazała się bardziej zaskakująca niż się spodziewałem. Najwyraźniej można je często spotkać w piekielnych czeluściach, choć dotychczas istoty te służyły wyłącznie diablo. Rzeźnicy zszywani są z fragmentów innych demonów, aby przejąć ich siłę, a następnie zostają ożywieni za pomocą plugawej magii. Doskonale. Weź miecz, Aniele. Mój miecz. Przypomniałem sobie, byłem archaniołem w Królestwie Niebios, uosobieniem sprawiedliwości. Byłem... Jestem Tyrael. Przywróciłaś mi pamięć, przyjaciółko. Teraz pamiętam ostrzeżenie, z którym przybyłem. Ostatni władcy piekieł, Belial i Asmodan, chcą sprowadzić na ten świat wieczną ciemność. Ciemność Beliala już spowija Kaldeum. Belial. Z niecierpliwością czekam na okazję do zabicia władcy piekła. To będzie ciekawa bitwa. Nie możemy zwlekać. Wróćmy do Tristram poczynić przygotowania. Dobrze. Przyjaciele, mamy coraz mniej czasu. Wpływy Beliala sięgają poza Kaldeum. A jak go znajdziemy? Nie będziemy musieli. Mahda i jej sabat doprowadzą nas prosto do niego. Nigdzie nie pójdę, dopóki nie złożymy wujka Dekarda na wieczny spoczynek. Tak. Oddajmy cześć Kainowi, zanim ruszymy w pościg za zabójcami. Wezwałem karawanę, która poprowadzi nas na wschód. Porozmawiaj z przewodnikiem, gdy będziesz gotowa do drogi. Przed wyruszeniem pochowamy Kaina. Wyruszamy do Kaldeum, moja droga?
to tylko bajki. Wujek widział w nich to, co chciał. Deckard poświęcił się, aby chronić ten świat. Trzeba dokończyć dzieło. A co ty wiesz o poświęceniu? Tyraelu! Starożytne prawo Królestwa Niebios zakazuje nam ingerencji w świat śmiertelników, a ty się złamał! Moją winą jest wyłącznie to, że wymierzam sprawiedliwość, Imperiusie, podczas gdy ty kryjesz się za tronem. Milcz! Odpowiesz za swoje występki. Nie masz prawa mnie osądzać. Jam jest sprawiedliwość. Do większych celów zostaliśmy stworzeni. Mieliśmy bronić niewinnych. Lecz jeśli nasze drogocenne prawo nakazuje bezczynność, to wyrzekam się was, bracia. To był twój wybór. Zostałeś jednym z nas. Świętokradztwo. Nigdy nie wierzyłam w te twoje historie, w pracę, której nie skończyłeś. Zrobię to, wujku. Dokończę ją dla ciebie. Teraz, gdy Tristram jest już bezpieczny, wyruszam na wschód, do Wielkiego Kaldeum. Belial, jeden z władców piekieł, zdobył to miasto. Mam zamiar je uwolnić.